Korzystając z okazji, chciałem podziękować ludziom pracującym w dziale medialnym Warty Poznań, pani Klaudii, panu Piotrowi, za to, że domagali się mojego przejazdu na ten piękny stadion w Grodzisku Wielkopolskim. Ja też się tego domagałem, nasze prośby zostały wysłuchane. Jestem tutaj, moja skromna osoba w końcu zagościła na stadionie, na którym gra w roli gospodarza Warta Poznań. Już nie mogę się doczekać rozpoczęcia tego meczu, tym bardziej, że atmosfera panująca przed startem jest naprawdę przyjemna. Mam nadzieję, że jeszcze tu wrócę w trakcie tego sezonu. Przede wszystkim, cześć, dobrze cię widzieć. Witam serdecznie. Ty tak? Nie nagrywasz cały czas. No, oczywiście. On tylko poluje na takie... Także pytałeś, co w klubie? W porządku. Kamera działa, nie? Przed chwilą było co innego, zanim Piotrek przyszedł. To nie będzie dobry teraz urywek filmu, więc no właśnie ja robię to musimy tak, zacząć to jeszcze raz. Żeby tego nie można było puścić, psuję wam zabawę. Nie, spokojnie. Piotrek, jak Steven Spielberg, z niczego coś wyczaruje, jak zawsze, nie? Zresztą ten pseudonim nie przypadkowo od lat. Jeżeli kto był gwiazdą waszych mediów społecznościowych, nie, właśnie. Dopóki jeszcze pracował w klubie. Zawsze z tylnego siedzenia, nie, drugi, spokojnie, pokory, spokojnie. Jak sobie mieć... O. Rola drugoplanowa, ale to rola drugoplanowa i w końcu pracy mieliśmy z Piotrkiem tyle dogranych zapowiedzi meczu, że to będzie ten mecz na przełamanie, no i nie mogliśmy później, znaczy Piotrek ich nie mógł użyć w docelowym materiale. Na szczęście inne czasy już, więc się trochę zmieniło. Jak tam wysłałeś ten? Witam serdecznie. Fejda? Wysłałem, no. Ej, a tak cię tam myślę, o co chodzi? Co na tej grafice? Dzień dobry. Człowiek uczy się całe życie. Cześć. Jakiego fejda? A, no widzisz, no to ja już wiem. Jest, ty nie znałem. Ja wiem, że tam procencik wiadomo ja, nie? Jak to się tak wypromuje tam. Będę modelem teraz, wiesz? Tak? Będziesz modelem jury? Na końcu coś tam chcą zrobić i będę siedział i będę mu dawać, że mnie obcinają. Ja ogólnie bym proponowała, żeby trener pożegnał się z Piotrkiem, bo Piotrek biegnie półmaraton w niedzielę. Ty biegniesz półmaraton? Biegnę półmaraton. Bieg trzymam kciuki, wspieram. Wszystko, żeby zejść z kamery, a kamera mnie łapie. No bo jak ta kamera wyczekiwała twojego przyjazdu od ilu meczów? Ojej. A nawet meczów? Meczów, brawo. Ej, a te głosy też są puszczane później, tak? Czyli ty też jesteś bohaterką tych nagrań. Ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia, więc możesz pokazać chłopaku. No nie, absolutnie. Chcieliśmy ci dzisiaj, Michale, przynieśliśmy takie konfetti. Nie wiem, czy Klaudia ci mówiła. Jak tak. To chcieliśmy tutaj ten... Brawo, widzę, że oglądasz też formaty żużlowe. To jest oczywiście dla nas wielka frajda, Daria, że jesteś z nami. Witamy cię! Żużlowe, wiesz co? Ja to kupiłem, nie wiem, czy mogę podać nazwę sklepu. Jak chcesz następnym razem na mój przyjazd, to ja ci powiem, gdzie najlepiej kupić. Ale byłoby miło. To był pomysł, tylko ten koncert stoi w tej marynarce czarnej. Ale ja mam już doświadczenie, ja bym to szybko podkurzał. A teraz dotrzymuję słowa pan Mitruć. Niestety odkurzacz był tylko jeden, więc tylko on, ale kazał mi to nagrywać, żebyście w to uwierzyli. Proszę bardzo, o. Będzie zawodnikiem curlingu. How do you feel before the game? Hey, it's good. Everything is good. And finally good weather here as well. Yeah, exactly. Probably we will win. And how did you feel when you were recording the advertisement of the cars this week? Did you enjoy it? It was good. Electric. Electric, cars. Yeah. Ecologic ones. Yeah. Did you enjoy driving it or? Yeah, a little bit, but that's good. Nice. Right. Thank you so much. Powiedziałem Szulczek, choć to mogło zabrzmieć jako y. Nie ma problemu. Dzięki bardzo. Jest w drugim etapie kilku piłkarzy, którzy pamiętają pułaczkę także po niższych ligach. Jednym z takich zawodników jest Adrian Lis, który przechodził z Warty Warto bardzo długą drogę, wywalczył z nią dwa awanse, a dzisiaj rozegra w jej barwach 200 mecz. Wielkie brawa dla Adriana Lisa.
Adrian był z nami w drugiej lidze, był w pierwszej lidze, jest w Ekstraklasie i chyba przygoda trwała jak najdłużej. Dzisiaj okrągły jubileusz 200 metrów Warwat Warty Poznań. Gratulujemy Adrianowi, życzymy następnych takich jubileuszy i następnych okazji do tego, żeby otrzymał pamiątkowe koszulki. Ja dzisiejszą koszulkę z symboliczną liczbą 200 wręczył Maciej Wędyło, członek zarządu Warty Poznań S.A. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla Adriana Lisa i życzymy mu, żeby uczcił ten jubileusz najlepiej dzisiaj wszystkim kątem. Wygramy! To! To!
kiwajcie do tej kamery. Zakiwaj do kamery, Zari. To wygrał mecz! To! To! Czekaj. Mamy. Nilo, not today. Ivan, not today. Wygrał mecz! Warta!